Dzień dobry Państwu, zapraszam serdecznie po rocznej przerwie na 5. edycję Fotoruszenia. Zapraszam 1 października do czekoladziarni w miejscu już znanym z tego projektu. Była tutaj niejedna wystawa organizowana. W tym roku startujemy 1 października o godzinie 18 wystawą Karola Wolińskiego wokół choinika, wokół Jeleniej Góry. Będzie można zobaczyć choinik o różnych porach roku, o różnych porach dnia. A 4 października o godzinie 18 zapraszam do Książnicy Karkonoskiej, gdzie odbędzie się pokaz filmu Dziennik z podróży w reżyserii Piotra Stasika. Jest to film dokumentalny o takiej współpracy Tadeusza Rolkę z Michałem Gonickim. Profesjonalista i amator wyruszają w trasę, żeby portretować mieszkańców małych miejscowości. A po filmie udało nam się zaprosić i twórcę filmu, i głównych bohaterów, także zapraszam serdecznie na spotkanie z nimi. Na wszystkie spotkania, wydarzenia fotoruszeniowe jest wstęp wolny. W tym roku Fotoruszenie przybiera nową formułę, będzie trwało przez cały rok od października do października 2014. Będziemy się spotykać co 2 miesiące. Następne wydarzenie wypada więc w grudniu. Co się będzie działo, będziecie dowiadywać się na bieżąco z Facebooka, ze strony Fotoruszenia, ze strony Książnicy Karkonoskiej, która jest organizatorem Fotoruszenia wraz ze Stowarzyszeniem Jeleniogórska Strefa Fotografii. I tam będziecie na pewno mogli poczytać o tym, co będzie się działo na mieście, w lokalach i być może w innych nowych miejscach. 5 października w godzinach od 10 do 14 odbędzie się tutaj na tym placu giełda fotograficzna. Jeśli macie sprzęt fotograficzny, książki, albumy, zapraszam do wymiany, do sprzedaży, do kupna. Wszystkich chętnych regulamin jest do zdobycia na stronie internetowej, na Facebooku, na profilu Fotoruszenia. Podsumowując, 1 października wystawa w czekoladziarni Karol Woliński, 4 października Dziennik z podróży w reżyserii Piotra Stasika, 5 października 10 do 14 giełda fotograficzna na Placu Ratuszowym. Zapraszam serdecznie. Następnie widzimy się w grudniu.